Witajcie w drugim odcinku związanym z projektem CLK55. W tym filmie opowiem Wam całą historię związaną z samochodem od momentu zakupu po jego stan obecny. I od tego filmu będziecie na bieżąco już z całym projektem i moimi poczynaniami, które w okresie zimowym i tak stały w miejscu. Przed Wami zaprezentowany już w pierwszym odcinku Mercedes CLK W208. Samochód pochodzi z Włoch i jak już widzieliście w poprzednim materiale, nosi na sobie trochę rys i wgniotek. Autko, jak już wspomniałem również w poprzednim filmie, zakupiłem z uszkodzoną klimatyzacją, to znaczy nieszczelnym parownikiem. I całą historię zaczniemy sobie dokładnie od właśnie tego momentu. Po sprowadzeniu samochodu pod dom, wraz z moim tatą po lekkim uprzątnięciu i przygotowaniu samochodu do naprawy, zabraliśmy się za demontaż wnętrza celem właśnie naprawy klimatyzacji. Wymagało to demontażu całego kokpitu, a sama naprawa odbyła się głównie na nowych częściach i muszę przyznać, że wzorowo to wyszło. Klimatyzacja została naprawiona, a dosłownie nowa nagrzewnica trafiła do auta i po nabiciu klimy wszystko perfekcyjnie funkcjonuje. Zostało złożyć jedynie deskę rozdzielczą. Już przed sprowadzeniem samochodu do kraju umówiłem się z mechanikiem, który na tamten czas wydawał się być fachowcem w swojej dziedzinie, co w późniejszym czasie przerodziło się w jeszcze lepsze odczucia niż się spodziewałem. Zakupiony i sprowadzony samochód z Włoch był równocześnie trochę przypadkowym znaleziskiem, ale i w pewnych względach celowym wyborem. Wybór padł specjalnie na jednostkę 3.2, a kraj pochodzenia nie był przypadkowy. Auta z Włoch mają doskonały stan blacharski, a przy tym bezwypadkowe. Ten egzemplarz dodatkowo od pierwszego właściciela cierpi na absolutny brak korozji. Jedyną wadą takich aut jest masowa ilość wgniotek czy rys, często niesprawnej klimatyzacji, która tam jest bardzo obficie używana, więc to nie były jakieś mocne wady. Nie chciałem sprowadzać z USA takiego auta, już z silnikiem 5.5, z tego powodu, że tam są często zużyte i uszkodzone samochody pokolizyjne. Nie dałoby mi to później psychicznie spokoju, że mam rozbite auto nawet po naprawie. 3.2 wjechało więc na warsztat do mechanika Sławka, który pełną parą w ciągu doby rozbebeszył komorę silnika ze swoim współpracownikiem. W tym czasie nadjechały ważne części, czyli nowe serce i dalsze podzespoły wyciągnięte ze sprowadzonego w tym samym czasie z USA rozbitego CLK55 AMG, które było przed kolizją w całkiem przyzwoitym stanie, z małym przebiegiem. AMG z USA zostało sprowadzone nie przeze mnie, ale już za to ja zakupiłem i zaklepałem podzespoły przed jego przyjazdem do kraju, konieczne do mojego projektu. Całość prac na tym etapie szła już troszkę wolniej. Sławek traktował moje auto jako poboczne zajęcie, więc też tygodniami praca się trochę dłużyła. Ale nie przeszkadzało mi to w żaden sposób, ponieważ mogłem dzięki temu zebrać fundusze na konkretne zakupy, na przykład na cały nowy osprzęt silnika, czy pozostałe zakupy, o których dowiecie się już za chwilę. Dużym problemem okazało się zorganizowanie układu wydechowego. O ile samą końcówkę ze środkowym tłumikiem udało się kupić za niemałe pieniążki, to katalizatorów nie da się nigdzie dostać. Byłem zmuszony kupić zamienniki i takowe na eBay znalazłem, z tym, że okazało się później, że sprzedawca zapewniający pasowność do CLK55 AMG wysłał mi katalizatory do 3.2V6. Jakież to było moje zdenerwowanie i smutek, gdy okazało się, że przesyłka zwrotna jest droższa od samych katalizatorów. Stracone kilka miesięcy musiałem zbierać od nowa, żeby później znaleźć i kupić również zamienniki, ale do 4.3, bo takowe udało się znaleźć, a wymiar i rur i kształt doskonale pasują do 5.5 AMG. W tym samym czasie silnik otrzymał całkowicie nowy osprzęt, a zawieszenie zostało zrobione wszędzie na nowych podzespołach, wykluczając sprężyny i amortyzatory. Wszystko na oryginalnych częściach. Tylny wózek do 5.5 AMG jest według numeracji inny, więc i on wraz z niezbędnym do tego swapa tylnym dyfrem i półosiami został zamontowany z pochodzącego z ciepłej Kalifornii pokolizyjnego 5.5 AMG. Nie ustępując w szale zakupowym, wyrwałem również nowy nieużywany licznik w wersji Elegance z końca produkcji tego modelu oraz używany z niskim przebiegiem oryginalny licznik AMG, wyskalowany do 300 km na godzinę, które bezproblemowo ta jednostka przekracza o kilkadziesiąt kilometrów w tej budzie.
Nie przeciągając za dużo, ale skupiając się na najważniejszych detalach, po kilku miesiącach, 2021, w komorze silnika po jej oczyszczeniu wcześniej zagościła nowa jednostka, 5.5 AMG. Zamontowane jeszcze miało daleką podróż do pierwszego uruchomienia, ale sen z powiek spędzał mi fakt, że silnik był suchy, bez oleju już dość długo i bałem się, że coś może się niedobrego stać w trakcie pierwszego uruchomienia. Przed włożeniem silnika na miejsce zostało dołożone grzanie zbiorniczka spryskiwaczy, ponieważ przewody, które prowadzą ciepłą ciecz do zbiorniczka, idą za silnikiem i łatwiej było to zrobić z różnymi trójnikami, oryginalnymi oczywiście, przed wstawieniem nowego silnika. Po pomyślnym zamontowaniu silnika musiałem rozebrać przód samochodu celem dalszego przygotowania auta, by zgodne było według oryginału z V8. I tutaj dużą różnicę między 3.2 i niżej, a V8, jest fakt, że chłodzenie odbywa się nie przez jeden wentylator umieszczony za chłodnicami, a przed silnikiem, a dwoma mniejszymi z przodu samochodu przed samymi chłodnicami. Dodatkowo układ chłodzenia sterowany jest nie przez sterownik silnika, jak ma to miejsce w 3.2 i niżej, a przez układ klimatyzacji, ponieważ wentylatory te uruchamiają się tylko wtedy, gdy klima jest odpalona lub temperatura silnika osiągnie odpowiednią wartość. Tutaj po wielu nocach oglądania schematów przekazałem moją wiedzę mojemu tacie, który wzorowo wykonał nową wiązkę kabli odpowiadającą oryginału dla V8. Nie było to łatwe zadanie, z pewnością. Dzięki mojej zdobytej wiedzy na pewno stało się to znacznie prostsze. Kupiłem również karton wiązki z całego auta, które miało V8. To było akurat cabrio, ale pomogło to bardzo mocno przez użycie wielu przewodów i wtyczek. Samo rozwiązanie dwóch wentylatorów stosowane było w przedlifcie, co ciekawe, i ogólnie w autach na sterowniku Bosch. No i tutaj historia jest już dokładnie rok temu, czyli na początku wiosny 2021. Dokładnie rok przed opublikowaniem tego filmu, który oglądasz. Został wówczas włożony cały tylny wózek oparty na nowych częściach. Skrzynia biegów oczyszczona i wypłukana wraz z nowym filtrem i olejem wywędrowała do samochodu również z wałem dla 5.5 AMG. Zostało zamontowane również nowe zawieszenie z przodu. Regeneracji poddałem oryginalne AMG, zaciski przednie i tylne. Zamontowane zostały też tarcze i klocki ceramiczne oryginalne AMG. Pompa paliwa nie została zmieniona na tą, która powinna być dla 5.5. Stwierdziliśmy, że odłożymy to na później i zobaczymy, jak poradzi sobie ta z 3.2. I tak została do dzisiaj. Ogólnie do silnika został więc wlany olej, tak na początku czerwca i po kilku dniach, taki weekendzik, na rozrusznik został dany prąd, tak po prostu bez zapłonu. Zakręciliśmy nim przez krótki okres czasu, żeby wlany olej wszędzie się tam dostał. Też był wlany przez świece, przez otwory świec, żeby wszędzie był się rozprowadził i było smarowanie. Jakby nie dawało mi to bardzo spokoju. No i przez kolejny tydzień samochód sobie jeszcze tak stał. Gdzieś po tygodniu, od momentu, którym kręciliśmy silnikiem, w ciepły weekend samochód został finalnie pierwszy raz uruchomiony. Było to takie ciepłe lato i miłe wspomnienia, bo tamtego dnia grał Phil Collins in the Air Tonight w radiu i do dziś będę to już pamiętał. Do tej operacji został ściągnięty jeszcze wydech celem zabezpieczenia go srebrzanką w sekcji katalizatorów, by nie skorodował za szybko. Dzień pierwszego uruchomienia był bardzo stresujący. Przygotowany wcześniej sterownik silnika ze stacyjką, wyczyszczone przeze mnie wcześniej do parowania ze sobą, musiały przejść proces pierwszego uruchomienia i parowania przed otrzymaniem pozwolenia na start auta. Operacja wykonana praktycznie bezbłędnie. Problemem był akumulator w moim laptopie, do sterownika silnika wpisałem nowy VIN, a stacyjka została pomyślnie sparowana ze sterownikiem silnika, jego nowym zerowym przebiegiem, a dane zostały przesłane również do wyczyszczonych wcześniej kluczy i zestawu wskaźników, który i tak będę zmieniał, bo póki co jest ten z 3.2. Sensor temperatury silnika w tym momencie. Uruchomienie przerwała awaria termostatu i czujnika temperatury silnika. Te dwa elementy nie pozwalały na pomyślne uruchomienie silnika, więc natychmiast zostały kupione w pobliskim sklepie, z częściami do Mercedesa oczywiście z oryginału. Po tej małej przerwie udało się z małymi problemami uruchomić silnik. Problemami dlatego, bo nie było podciśnienia przez nieobecne na tamten czas jeszcze nowe serwo z przewodami do 5.5 AMG. Dlatego też silnik gasł i mocno falował. Przy przyblokowaniu palcem otworu na podciśnieniu ten zaraz lepiej troszkę funkcjonował i na tym etapie
To był ogromny sukces. Sami zobaczcie. Nie, wystarczy, że mu to wpiszę. On to sobie teraz w momencie personalizuje. 3, 2, 1. Jakiś błąd programu. Lekko mu, lekko na gaz. Dobra. Ciutko, nie tak, nie tak mocno. Dobra. Emocje były niesamowite, a przede wszystkim radość była świetna. To chyba lepsze niż kupno gotowego takiego samochodu, a z racji, że one były głównie na USA, no to takiego gotowego rozbitego. Gdzieś już tak pod koniec lata 2021 samochód został złożony do kupy i technicznie na tamten moment gotowy wrócił pod mój dom. Gdzie po uprzątnięciu, po prawie roku, musiałem nim wyjeździć 500 km, tak spokojnie, jakby na dotarcie. Po tym przebiegu zrobiliśmy płukankę silnika, zmianą oleju i diagnostykę, czy gdzieś nie ma jakichś wycieków oleju. Wszystko przebiegło pomyślnie, żadnych problemów na tamten czas. Jedynie troszkę silnik jakoś tak nierówno chodził. Podczas wymiany przy okazji oleju została ściągnięta mniejsza część miski olejowej i wymieniony został czujnik poziomu oleju, ponieważ ten czasami dawał fałszywe znaki zbyt dużego lub zbyt małego poziomu oleju. Potem złożone i heja. Dalej jazda. Drze się niesamowicie, świetnie, ma ogromną moc, a przy okazji brzmi super dostojnie. Przez ten cały czas pojawiło się też troszkę zapoceń. Między skrzynią a silnikiem oraz rozszczelnił się ten fantastyczny wydech w zamienniku. No co szykuje kolejne koszta. Tutaj też przy okazji wyszedł luz na dyferencjale i będzie go trzeba również prawdopodobnie trochę zregenerować, bo któreś jego łożysko trochę szumi i podczas redukcji biegów na konkretnym przyspieszeniu to on potrafi delikatnie zawyć, więc to też jeszcze dodatkowe koszta, a akurat te dyferencjały no do tanich nie należą. Dodatkowo, przez cały ten czas spokoju nie dawała mi lekko nierówna praca silnika. Do dziś nie wiadomo, o co chodzi, a fakt ten troszeczkę mnie zasmucił i chwilowo odstawiłem ten projekt. Właściwie wciąż jeszcze przy nim nic nie robię. Zmierzyłem ciśnienia na cylindrach, wymieniłem przepływkę, kable, cewki i jeszcze raz świece. Jednak to nie przyniosło rezultatu. Zmiana odległości na świecach również nic. W tym czasie kupiłem srebrnego breka, którego już mogliście na kanale zobaczyć. Celem dalszych prac nad projektem 55 brek miał być dawcą do funkcji dla foteli i kilku bzdet wyposażeniowych, ale że mi się spodobał, no to ten demontaż troszkę się przełożył. Do nierównej pracy silnika podejrzenia są na nieszczelne podciśnienia, może coś jest źle złożone lub w ostateczności wywoływać może to rozrząd. Dzięki uprzejmości kolegi przy okazji auto mogłem schować do jego garażu i być może jeszcze tam wróci na chwilę, ponieważ aktualnie zbieram fundusz na dalsze prace nad autkiem. Prawdę mówiąc, gdybym użył wszystkich moich nowych części z magazynu plus samego breka, mógłbym ten samochód złożyć już w ciągu miesiąca do kupy i mógłby jeździć po polerce, wyglądając przy tym świetnie i obłędnie. Ale jednak chciałbym jeszcze konkretnych zakupów tutaj trochę porobić, żeby nie tylko technicznie cieszył oko, ale i w środku i na zewnątrz. I to tak naprawdę wszystko. Oto dokładna historia najważniejszych elementów pracy nad tym projektem. Od teraz jesteście całkowicie na bieżąco i w sytuacji tej możemy przejść do regularnego nagrywania kolejnych odcinków związanych z projektem 55.
A pracy zostało jeszcze bardzo dużo. Muszę między innymi podjąć decyzję, czy chciałbym ten samochód z Avantgarde zrobić na Elegance, czyli wstawić chociażby chromy, zmienić drewno na brązowe do środka, czy może zostawić ciemne drewno i niklowane elementy ozdobne z zewnątrz. Tutaj też jeszcze musi być decyzja, czy będzie pakiet AMG, czy ma kompletnie niepozornie wyglądać, bo do dziś dnia, jak gdzieś jadąc do stacji, spotykam kogoś i on tam chce się troszkę pościgać w tym swoim Audi czy BMW, jakieś to mają miny zdziwione, jak jakieś 3-2 na tylnej klapie napisane, ich obrabia tego diesla. Oczywiście to tylko w żartach, są oczywiście samochody szybsze. Bardzo przepraszam również wszystkich, którzy musieli czekać tak długo na kolejny odcinek. Moja awaria komputera w międzyczasie sprawiła, że straciłem postęp tworzenia tego filmu w całości. Trochę zwątpiłem, czy uda się to skończyć w 2022, ale bądźmy dobrej myśli, że najpóźniej w kolejne lato, najpóźniej siostra mojego pierwszego w życiu auta w najmocniejszej wersji silnikowej wyjedzie gotowa na drogi. Dziękuję za uwagę, na razie.